Witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Książki Pełne Historii. Dzisiaj moim Państwa gościem jest autor książki, którą tutaj Państwo widzicie, Szlakiem Legionistów między Styrem a Piawą, pan doktor Artur Kuprianis, który wraz z Sebastianem Pilarskim opracowali naprawdę fantastycznie wydaną książkę. Znaczy, to jest taki odwrotny format A4, ale dzięki temu ogląda się rzeczywiście jak album, bo w dużym stopniu, poza wstępem, opracowaniem, jest to album. Autor opracowania jest z nami. Panie doktorze, w ogóle chcę zacząć od postaci, która się pojawia w podtytule. Kolekcja fotografii profesora Stefania Macki. Kim był pan profesor w ogóle? Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan profesor Stefan Macko był profesorem biologii, badał faunę Wołynia w ogóle. Pochodził z Tarnowa, ale trafił właśnie na Kresy. I z tych Kresów po II wojnie światowej, jak duża część polskiej ludności, trafił do Wrocławia i tam zrobił habilitację i został profesorem tamtejszego uniwersytetu. Pracował w tamtejszym ogrodzie botanicznym, a najbardziej na tamtych terenach znany jest z tego, że przyczynił się do powstania Karkonoskiego Parku Narodowego. Swoją karierę zaczynał jeszcze przed wojną. Nie tylko udzielał się jako nauczyciel i badacz flory tamtych terenów, ale również sprawował różne takie społeczne funkcje. Dzisiaj byśmy powiedzieli ekologa i to mu zostało po wojnie. Właśnie stąd ten pomysł Karkonoskiego Parku Narodowego się zrodził w jego głowie. Musimy to sobie uprzytomnić, że lata powojenne to nie był dobry czas dla ekologii w PRL-u, ponieważ raczej stawiano na uprzemysłowienie. Nikt nie dbał o ekologię, raczej o rozwój przemysłu. No i taka postawa pana profesora nie zjednywała mu na pewno przyjaciół w kręgach lokalnych zarządców. No dobrze, ale to sobie zawsze myślę tak, że jak się nad jakimś tematem, nad jakąś sprawą pracuje, a praca historyka jest zbieżna często z pracą dziennikarza, a jeszcze bardziej często po prostu detektywa albo policjanta śledczego, gdzieś w jakimś momencie no, pan trafia na te zdjęcia, albo te zdjęcia trafiają do pana. Jak to się odbyło? Tak, trafiły do mnie. Nie musiałem ich szukać. Były przechowywane w rodzinie pana profesora. Przechodziły z pokolenia na pokolenie, z jednego brata na drugiego brata, na siostrę. I tak trafiły do Łodzi z dalekiego Wrocławia, bo teraz córka pana profesora mieszka w Łodzi. Ponieważ rodzina profesora miała jakieś kontakty z IPN-em i przechowywała te pamiątki po nim, tak doszli do wniosku, że można by może Instytut zainteresować tą spuścizną po profesorze. No i w tej spuścizny był między innymi ten album, którego część tutaj widzimy, nie wszystko, ponieważ część tych rzeczy, które się znalazły w albumie, pan profesor wykorzystał po prostu wydawnictwa wydawane przez Naczelną Komendę Narodową Legionów. Takie wydawnictwa oficjalne, których tu już nie zamieściliśmy, ponieważ one są dostępne cyfrowo w internecie. Także w tym albumie pana profesora oryginalnym znajdowały się karykatury legionistów. One także są dostępne w internecie, więc także ich nie zamieszczaliśmy tutaj w albumie. Ale przyznam się, że na pierwszy rzut oka, kiedy dostaliśmy ten oryginalny album, zresztą kształt tej książki nawiązuje do tego kształtu tego albumu oryginalnego. On też jest taki typowy album, mało składany, prostokątny. Od razu nam się wydały te zdjęcia bardzo ciekawe. Nie od razu obiecaliśmy, że to wydamy, ponieważ no tak postanowiliśmy najpierw sprawdzić pochodzenie tych zdjęć, czy one naprawdę są oryginalne,
czy nie były już gdzieś w większości publikowane. No więc ta praca taka detektywistyczna trochę trwała, ustalania tych zdjęć, szukania. No i trzeba przyznać, że niektóre z tych zdjęć bardzo podobnej postaci, trochę inne ujęcia, były już publikowane w innych miejscach. Także to dowodzi tego, że te fotografie były robione dosyć masowo rozpowszechniane wśród legionistów, ale nie wszystkie były takie same i my mieliśmy szczęście trafić na dużą część tych fotografii, które są pierwszy raz w obiegu. Wynika to też z tego, że brat pana profesora, też jedna z głównych postaci tego albumu, Rudolf, a potem sam profesor, sami robili zdjęcia i stąd niektóre te ujęcia są zupełnie oryginalne. Nie tylko dostawali od kogoś, taka była moda wtedy i powszechnie praktykowany zwyczaj, że wymieniano się zdjęciami, darowano sobie na pamiątkę, podpisywano je. Kiedy na przykład ktoś przenosił się z oddziału do oddziału, albo ktoś szedł na urlop, wyjeżdżał w rodzinne strony i zabierał zdjęcia, żeby tam rozdawać znajomym, rodzinie. Stąd myślę, że część tych zdjęć w tej kolekcji tak się znalazła. A to mnie, panie doktorze, zaintrygowało sprawdzanie oryginalności tych zdjęć. W jaki sposób to się robi, jeśli pan może zdradzić kulisy kuchni? Dosyć żmudna praca przeglądania po prostu, o ile są w ogóle dostępne takie w archiwach zbiorcze, jakby nie to, że od razu dostajemy wszystkie fotografie, ale na przykład zbiorcze kolekcje i tylko takie poglądówki, no i wtedy można dosyć szybko przejrzeć, czy w danym archiwum znajduje się na przykład, no trzeba w głowie. Trzeba przyznać, to nie było tak dużo tych fotografii. No 180 to nie jest tak dużo do zapamiętania. Można było to dosyć szybko przeglądać, czy któreś z tych fotografii się powtarzają. No ale jest to dosyć żmudna praca. No i też trzeba liczyć na łód szczęścia, że się trafi na przykład. Że akurat wpadnie w oko coś, co gdzieś się zapamiętało, wie, gdzie się widziało to. Nie tylko zresztą szukaliśmy w archiwach, ale oczywiście w wydanych już wydawnictwach albumowych, no i przede wszystkim w internecie. No dobrze, a druga sprawa, bo każde w zasadzie z tych zdjęć w książce jest podpisanych, kogo lub co przedstawia. Podejrzewam, że też podlega weryfikacji i zapewne jest tak, trudniejsze niż... Wszystkie zdjęcia były podpisane, natomiast historyk tak ma, że nie ufa. Więc wszystkie podpisy sprawdzaliśmy. No z niektórych musieliśmy zrezygnować, ponieważ no postać, która tam była, nie odpowiadała i podpis no nie zgadzały się. To nie mogła być ta postać. Nie zgadzał się ani mundur, ani stopień wojskowy, ani nawet w przybliżeniu rys twarzy, tak, który jest znany z innych postaci. Więc no zdarzyły się takie dwa zdjęcia na przykład, które są podpisane NN, bo nie udało nam się ustalić, kto to tak naprawdę jest. Mimo, że podpis w oryginalnym albumie był. No ale nie odpowiadało to prawdzie. No i też jakby niektóre zdjęcia miały zbyt ogólny podpis. Staraliśmy się to uszczegółowić, znaleźć bardziej dokładne miejsce. Stąd różne konsultacje z zaprzyjaźnionymi osobami, które mogłyby coś wiedzieć na temat na przykład danego miejsca, które nam się wydawało, że jest na tym zdjęciu. To teraz, panie doktorze, osadźmy w kontekście geograficznym sam tytuł Szlakiem Legionistów między Styrem a Piawą. Często jak myślimy sobie o jakiejś historii, myślimy siłą rzeczy według mapy PRL-owskiej. Tutaj do jakiej mapy, do jakich przestrzeni musimy się odnieść?
No, musimy się odnieść do przedrozbiorowej Polski na wschodzie, no i do granicy Cesarstwa Austro-Węgierskiego sięgającej aż po Włochy, tak? Więc taką mapę musimy mieć przed oczami. Zresztą mapa znalazła się w albumie. Można sobie łatwo znaleźć miejsca przedstawione w albumie. I drogę legionistów właśnie od tego Styru, rzeki na wschodzie, do Piawy, rzeki na zachodzie, akurat na tej mapie. I teraz jest jeszcze taka kwestia, która nie jest nowością na przykład dla opowiadania historii na Zachodzie, ale na szczęście, także między innymi Instytutowi Pamięci Narodowej staje się coraz bardziej popularna, czego dowodem, proszę Państwa, jest ta też książka. Opowiedzenia pewnej historii, pewnego wycinku historii polskiej, ale nie tylko, bo ona jest sprzężona tutaj, między innymi także mowa była o Włochach. Za pomocą obrazu. I teraz w jaki sposób opowiedzieć, obrazem to nie jest już dzisiaj kłopot, bo żyjemy w sferze, gdzie dziennie się pewnie robi miliardy już w tej chwili zdjęć i publikuje w różnych sieciach społecznościowych, na Instagramach, Facebookach i tak dalej, ale teraz w jaki sposób opowiedzieć o historii obrazem? Jakiego rodzaju trzeba mieć, nie wiem, wyobraźnię, jakiego rodzaju narzędzi użyć, żeby... Pan jest oczywiście zanurzony w kontekst, bo tak jak pan powiedział, no kilka ładny okres czasu pan musi poświęcić na selekcję, na sprawdzenie, rozpoznaje pan już mundury, nawet podejrzewam poszczególne osoby doskonale, stopnie zaszeregowania do poszczególnych batalionów, plutonów i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak za pośrednictwem tego jednego obrazu, czy cyklu obrazów opowiedzieć dla osób, które mogą o tym nie mieć bladego pojęcia? Wydaje mi się, że trzeba mieć do opowiedzenia jakąś szczególną historię po prostu. Nie może być to taki kontekst ogólny, ponieważ wtedy nie ma tego czegoś, co przyciągnie do książki, do opowiadanej historii. Tutaj akurat jest do opowiedzenia historia Rudolfa Macko, starszego brata pana profesora, który nie trafia do Legionów w taki zwyczajny sposób, tak jak większość, przez Związek Strzelecki na przykład, którego był uczestnikiem, ale w 1914 roku trafił do armii austro-węgierskiej i w jej szeregach wyruszył na wojnę i w jej szeregach walczył na froncie wschodnim, ale jak to jest napisane w książce, w pewnym momencie znudziło mu się już to austriackie wojsko. Już miał dosyć tych austriackich porządków i zdezerterował. W Legionach także byli dezerterzy. Używał w Legionach pseudonimu Złom właśnie po to, żeby Austriacy nie mogli się domyślić, że to jest dezerter z ich oddziałów. Także ten jego koniec, te losy, ta śmierć na froncie włoskim z dala od ojczyzny, przecież o której wolność walczył, to też jest i ten złamany życiorys człowieka, który przed wojną zapisał się na studia, wybuchła wojna, tych studiów nawet prawdopodobnie nie rozpoczął. Miał narzeczoną, to zresztą widać ze zdjęć w albumie. Ta historia także nie miała dalszego ciągu. Więc to jest ta historia do opowiedzenia, dosyć tragiczna i raczej smutna i na tych zdjęciach raczej mało romantyczna, no bo wojna raczej romantyczna nie jest, mimo tego, w co chcielibyśmy wierzyć, że tak z szabelką, no nie jest tak. Nie należy pan do zwolenników widzę licznych insurekcji, które były w historii Polski. Nie rozpatruję tego przez zwolenników i niezwolenników. Raczej rozpatruję to w takim sensie następstw po prostu. I ta historia też ma swoje następstwa. Tym razem dobre, no bo odzyskanie niepodległości, to jego życie nie poszło wbrew pozorom na marne, tak? Ten jego czyn. Więc
to nie jest tak, że jego życie źle się skończyło, ale no, miało swój sens. I ten sens chciał przekazać jego brat, przechowując te pamiątki. No i robił to na tyle dobrze, że zaraził swoją rodzinę. Także tym i ta rodzina dalej przechowywała te pamiątki. A wiem z doświadczenia, że to nie jest zwykła sprawa i prosta, ponieważ dosyć często młodsze pokolenia nie czują związku z tym, co przeżywali ich dziadkowie albo rodzice i dosyć często w ogóle bez zastanowienia pozbywają się takich cennych pamiątek. A to jest jeszcze jedna kwestia bardzo interesująca, bo historiografia PRL-u w oczywisty sposób eliminowała cały świat, czego może nie tyle go eliminowała, co według określonych zasad, także natury ideologicznej, należało na przykład opisywać okres od 1918 roku. To, co było wcześniej, również miało swoje różne założenia natury ideologicznej. Zresztą to dobrze widać na przykład czasami w bardzo przyzwoitych książkach historycznych, które powstawały o nowożytności w okresie PRL-owskim, że autor często musiał popełnić wstęp, żeby tam wykazać, że to jest tam w duchu marksizmu i leninizmu i tak dalej, odśpiewać taką określoną ideologicznie śpiewkę i potem już tam trochę o tych faktach mógł mówić. No i teraz taka rzecz, jak opowiedzieć właśnie o historii, włączyć ją w całą historię, w całą pamięć jak gdyby o historii, jak się ma z tyłu głowy ten potężny wyłom ponad 40 lat? Czy to już dzisiaj nie ma znaczenia po 30 latach III RP? Czy to się już płynnie opowiada? Tak, myślę, że to już dosyć płynnie się teraz układa, że dosyć dużo czasu mieliśmy, żeby to nadrobić. To nie znaczy, że już wszystko zostało zrobione, ale myślę, że dosyć szybko udało się wprowadzić taką, obalić tą narrację, że niepodległość odzyskaliśmy dzięki wielkiej rewolucji październikowej. O tym już nikt nie pamięta, na szczęście. I myślę, że akurat historia Legionów jest na tyle szeroko rozpowszechniona, jest tak dużo wydawnictw, że nawet, szczerze mówiąc, gdyby to nie były oryginalne zdjęcia, nigdy dotąd nie publikowane, długo bym się zastanawiał nawet nad tworzeniem kolejnego albumu, bo tych wydawnictw już jest dosyć dużo. I nawet taka oryginalna historia Rudolfa Macki, myślę, że gdzieś by przepadła w tym, już szumie trochę informacyjnym. Więc tu musi być jednak jakiś splot zdarzeń, który uczyni taką pozycję wyjątkową, oryginalną, żeby był sens kolejnego wydawnictwa. W ogóle to jest taka trudna opowieść, jak opowiada się o czymś, co ma charakter obrazkowy, zdjęciowy, ale na pewno jest też tak, że pan... Dla mnie jest kilka takich zdjęć bardzo wymownych w tej książce. Z jednej strony, które uderzają mnie takim swoim już ogromną taką manierycznością, sztucznością, no bo to jest też inna technika fotograficzna, inaczej trzeba było się ustawiać do zdjęcia pozowanego w tamtych czasach, bo to wymagało dosyć dużego przekonania, ale są też zdjęcia, które każą mi się zastanawiać nad pewną stylistyką, chociażby, nie wiem, uczesania, ubrania, jak bardzo pewne cykle są w modzie, które zmieniają i powracamy do pewnego, nie wiem, sposobu uczesania czy zapuszczania wąsów, brody i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład to, co też uderza mnie w tym albumie, to zupełnie inny pejzaż niż w świecie, w którym żyjemy. A co dla pana było na przykład takie najbardziej zaskakujące, jak się w takim dużym ciągu przygotowuje te fotografie? Gdzie pan się czuł różny i inny, a gdzie tożsamy z bohaterami? Najbardziej uderzające dla mnie, przeglądając tak te zdjęcia w takim ciągu, to jest ta szarość tła. No bo wojna jest raczej szara, ani kolorowa, ani jakaś czarna, tylko szara.
Tam jest dużo takich krajobrazów, na których nie ma zieleni, nie ma błękitnego nieba. Ja wiem, że to też jest wina tej jakby techniki fotografii, ale mimo wszystko to robi takie wrażenie właśnie przytłaczające po pewnym czasie, kiedy sobie uzmysłowimy, że ci młodzi ludzie, 20-letni, 20-kilkuletni, spędzili, tak się wydaje, najlepszy i najpłodniejszy w radości i zabawę okres swojego życia właśnie w takim środowisku. I te chwile wolności na przepustkach i urlopach, które są też w tym albumie, od razu wydają się bardziej kolorowe i bardziej niezwykłe. I to jest chyba najbardziej uderzające w tym albumie, że tych chwil jest niewiele. A wydaje się, że w tym momencie, kiedy ten młody człowiek przebywał na tym urlopie, powinien jeszcze więcej tych zdjęć mieć z tego okresu, jeszcze chętniej się fotografować. A tych zdjęć nie jest wiele, jest raczej więcej zdjęć jest, jeżeli są wolne chwile w okopach przedstawione, to one też inaczej wyglądają, też wydają się jaśniejsze te zdjęcia niż większość. Nawet te przedstawiające tam, golenie czy strzyżenie, czytanie gazety czy książki. Ta każda wolna chwila wydaje się być czymś wyjątkowym. To jest ciekawe, co pan mówi o wojnie, że pan to wyłapuje poprzez te fotografie, bo mi natychmiast stają przed oczami takie opowieści już właśnie tej nowoczesnej, nowożytnej wojny, które pojawiają się na przykład w opowiadaniach w nowelistyce czy Izaaka Babla, czy Stanisława Rembeka, czy słynnej książce, która znalazła swoją ekranizację, czy była ekranizowana i zresztą film, który był nagradzany na podstawie książki Erika Maria Remarka Na zachodzie bez zmian. Że wojna to jest brud, to jest błoto, to jest szarość, w niej nie ma nic romantycznego. Ale czy to jest dlatego, że to jest ta wojna właśnie nowożytna, totalna? Nie, wojna zawsze taka była. Zawsze. Po prostu te wcześniejsze nie były przedstawiane na zdjęciach od wojny krymskiej. Dopiero mamy zdjęcia wojny z konfliktów. Były opisywane. Były opisywane, a wcześniejsza maniera była taka, raczej książki opisujące wojnę musiały propagować armię, musiały propagować wodza, króla, więc ta wojna była uwznieślana przynajmniej z tej strony zwycięskiej. Musiała tak być przedstawiana. No i tak literatura trochę fałszowała obraz tej wojny. A nie ma takiej pokusy, czy nie ma pan takiej pokusy jako współautor i opracowania, i wstępu, że układał pan te zdjęcia, próbował stworzyć pewną historię. Czy pan już domyślał się, jaka tutaj w tle jest historia? Bo tak fotografia była przez całe lata w zasadzie traktowana także przez historyków jako dopełnienie w trend do większej całości, czyli jakiegoś tam zwartego tekstu. Fotografia coś ma zobrazować, a często jeszcze autor musiał tłumaczyć, czy chciał, czy robił to też dla odbiorcy, wszystkie poszczególne konteksty. Nie miał pan takiego poczucia od czasu do czasu, żeby coś właśnie takiego zrobić? To znaczy, że żeby jednak w zwartym, bardziej rozbudowanym tekście opowiadać po kolei te historie, które widzimy na zdjęciach. Nie miałem takiego pomysłu. Tak, widziałem dużo takich albumów, w których każde zdjęcie jest opisane dosyć szczegółowo. Jak się śmiejemy czasami z kolegami, że każdy guzik musi być opisany, czy jest w dobrym miejscu przeszyty.
regulaminowo. Nie chcieliśmy takiej historii opowiadać. Po pierwsze, przytłoczylibyśmy czytelnika informacjami. Nie o to nam chodziło. Tych informacji można łatwo poszukać, znaleźć. Nie jest to już jakaś tajemna wiedza. Tylko niektóre zdjęcia zostały trochę dokładniej opisane. Na przykład tam jest takie zdjęcie kilkunastu granatów jakby zgromadzonych. Postanowiliśmy je dosyć, no postaraliśmy się po prostu napisać, co to są za granaty, bo na pierwszy rzut oka dla laika nie jest to jakby wiadome, wyraźne. Nawet można mieć wątpliwość, czy to na pewno ten przedmiot tam na tym zdjęciu to jest granat. Natomiast woleliśmy, żeby te zdjęcia same opowiadały historię, dlatego najpierw w tym albumie znaleźli się ludzie przedstawione fotografia oficerów, podoficerów, znajomych, rodzina, bo to ludzie są w sumie najważniejsi w tej historii. I jak się nawet wczyta w te krótkie podpisy, to jest tam taka zbitka kilkunastu zdjęć oficerów i podoficerów i tam zbieżność na przykład jednej daty śmierci, czyli 5 lipca 1916 roku, no jest uderzająca. No to największa bitwa Legionów i największe straty wtedy Legiony poniosły pod Kostiuchnówką i to w tym albumie widać, bo akurat tak się złożyło, że kilkunastu ludzi z tego albumu właśnie w tej bitwie zginęło. Jest taka książka, która wcześniej ukazała się w Instytucie Pamięci Narodowej, recenzenta zresztą tej publikacji, profesora Jerzego Kirszaka, o Kazimierzu Soskowskim, w zasadzie współtwórcy Legionów. Przypomnijmy w ogóle, czym były Legiony dla tego pokolenia, które w 1918 wchodziły w ogóle w tak zwaną już wolną Polskę. No to od razu nam się... W rodzaju w ogóle się tradycje ścierały. Znaczy, dzisiaj się to bardzo upraszcza oczywiście do tradycji tych, którzy za pomocą dyplomacji walczyli o Polskę wolną, czyli Romana Dmowskiego, z drugiej strony zbrojne ramię, czyli Piłsudski i jego otoczenie, w tym Legiony. No tak, tak można by to w uproszczeniu przedstawić. Tylko musimy pamiętać, że to, co wymyślił Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski w Związku Walki Czynnej, czyli to militarne ramię, które miało pomóc w odzyskaniu niepodległości, w ogóle nie było popularne wśród społeczeństwa polskiego. A dlaczego? Co hamowało poparcie? Bo mamy słynne wydarzenia z okresu jeszcze I wojny światowej. Po pierwsze, hamowało poparcie pamięć o poprzednich powstaniach, które się nie udały. Przecież pierwszym pomysłem Piłsudskiego było wywołanie powstania narodowego w 1914 roku. No ale wkroczenie do zaboru rosyjskiego nie spotkało się z odzewem żadnym, a wręcz z wielką niechęcią. Taka postać poety Broniewskiego, który też przecież zaciągnął się do Legionów. Wprawdzie urodził się w Warszawie, ale wychował się w Płocku i z tego Płocka, kiedy wyruszał ze swoimi kolegami do Legionów, żegnany był wyzwiskami, bo przecież Płock był w zaborze rosyjskim. Więc on szedł na wojnę z naszymi. No i tak właśnie większość społeczeństwa patrzyła na legionistów. Nawet w zaborze austriackim patrzono trochę na Piłsudskiego i jego chłopaków, jak na takich wariatów, którzy porywają się z motyką na słońce. No myślę, że Legiony przede wszystkim dobrze sobie propagandowo poradziły. No bo w skali militarnego wysiłku wysiłek Legionów w I wojnie światowej był żaden. Praktycznie żaden. Gdyby nie istniały, nic by się nie stało.
Militarnie, no militarnie jak, oczywiście. Tutaj pan mówi jak zwolennik endecji. Nie. Ja jestem z Soboru Rosyjskiego. Militarnie nic by się nie stało. Ale propagandowo sobie doskonale poradzono, między innymi dzięki fotografiom, ponieważ fotografie robione przez legionistów dosyć masowo wykorzystywane były do produkcji nie tylko gazetek, albumów, ale także kart pocztowych, które były wówczas bardzo popularne i w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy sprzedawane. No i w ten sposób propagowano ideę legionów. Ona była na tyle już rozpropagowana w 1916 roku, że kiedy wydano akt 5 listopada, który tam trochę łechtał Polaków powołaniem jakiegoś tam organizmu państwowego polskiego, to udało się jakby nie zapomnieć później o tej legionowej historii, która przecież w 1916 roku się kończyła militarnie. Potem ona już nie walczyły. Legioniści w 1917 roku zostali umieszczeni w obozach, a część wcielono do armii austro-węgierskiej, tak jak bracia Masko, i trafiła na front włoski. Mimo tego, że przestały istnieć legiony formalnie, to tak naprawdę istniały w postaci tych ludzi, którzy potem w 1918 roku kontynuowali tą tradycję, i przez całe dwudziestolecie międzywojenne coraz więcej osób się dopisywało do tej tradycji, jak to... A no właśnie, to tutaj są dwie kwestie, o które chciałbym pana zapytać. Znaczy, jedna kwestia, na ile ta przyszłość legionowa pomagała w karierze, nie tylko wojskowej, akurat w przypadku Soskowskiego zaniosła go na szczyt kariery wojskowej. Mi się takiego sformułowania można użyć. Niektórzy w polityce, no ale też używając trochę takiego języka komunistycznego, dochodziło do różnego rodzaju błędów i wypaczeń i do pewnego rodzaju sekciarstwa. A z drugiej strony sama struktura Wojska Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, przyjmijmy, że ten okres jeszcze licznych walk odbywa się do 1921-22 roku, no trochę symbolicznie przyjmujemy 1918 jako zdobycie przez Polskę niepodległości, bo granice są jeszcze ruchome na południu, zachodzie, na wschodzie. Na wschodzie zamyka sprawę traktat ryski częściowo. Są różne napięcia, niepokoje. A z drugiej strony to próba scalenia trzech tradycji. Soboru rosyjskiego, austro-węgierskiego i niemieckiego. Pana zdaniem, jak ta przeszłość legionowa odbijała się na przykład na kształtowaniu się Wojska Polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym? No bardzo się odbiła na polskim wojsku i na plus i na minus. Tak? Ten duch legionów na pewno na początku pomógł bardzo w tym, że wielu młodych ludzi chętnie zaciągało się do wojska, co było bardzo ważne, szczególnie w latach walk o granice. Natomiast w latach drugiej połowie lat 20. i w pierwszej połowie lat 30. myślę, że tradycja legionowa i ludzie wywodzący się z legionów, którzy no jakby to, żeby tak nie przesadzić, nie powiedzieć za mocno, ale myślę, że ich zwarte środowisko nie pozwoliło tej armii rozwinąć się tak, jak powinna się rozwinąć armia młodego, niezależnego państwa, które musi pamiętać o tym, że ciągle będzie musiało udowadniać, że może istnieć, ponieważ jej sąsiedzi od samego początku nie akceptują istnienia tego państwa. I myślę, że rozwój armii w pewnym momencie zatrzymał się właśnie przez to, że ludzie z legionów przejęli większość stanowisk dowódczych. A szczerze mówiąc,
Większość z nich nie miała kompetencji, żeby dowodzić nowoczesną armią. To nie było to samo, co dowodzenie batalionami czy pułkami w I wojnie światowej. Przypomnijmy, że legiony to nie była zawodowa armia, to był odpowiednik austriackiego Landsturmu, czyli takich rezerwistów. Więc dużo z tych ludzi poprzestało na tej wiedzy zdobytej w czasie I wojny światowej i pogłębionej trochę na jakichś kursach w czasie dwudziestolecia międzywojennego. I taki słynny Stefan Dom Biernacki w II wojnie światowej we wrześniu dowodził, tak jakby dowodził pułkiem legionowym w czasie I wojny światowej. No i skończyło się to klęską armii Prusy. A to była kwestia braku modernizacji, także szkolenia tych oficerów, pana zdaniem, to już trochę odbiegam oczywiście od książki, czy to była kwestia słabości polskiego wywiadu? Nie, no, to była kwestia charakteru po prostu. Legiony zostały postawione na takim piedestale, że ci ludzie jednocześnie ogrzewali się w tej chwale legionowej i no, mogli sobie pozwolić na to, żeby być dowódcami, mimo że nie mają kompetencji. Po prostu wywodzili się z odpowiedniego środowiska, większość z nich. Jest jeszcze jedna taka kwestia, na ile, to mówię, znowu jak gdyby dopytuję, te trzy armie, z których się wywodzili żołnierze, potem Wojska Polskiego, czy dowódcy, którzy dochodzili z różnych armii, z różnego systemu szkoleń, z różnego rodzaju też systemu czy sposobów prowadzenia nawet wojny, właśnie czy udało się scalić i wytworzyć jeden taki mózg operacyjny w Wojsku Polskim międzywojennym? Dopiero w latach 30., kiedy polskie szkoły zaczęły wypuszczać nowych wychowanków, nowych oficerów. I ci młodzi oficerowie, wykształceni już w polskich szkołach wojskowych, no, tworzyli jednolity organizm. Z tym, że niewielu z nich zdążyło dojść do wyższych stanowisk. Także tak często się mówi, że zawiedli dowódcy wyższego stopnia, ale ci niższego we wrześniu sprawili się doskonale. No, jest to trochę uproszczenie, ale może jest to jakiś kierunek. Dobrze, a wracając już teraz do samej książki, którą tutaj trzymam w dłoniach i którą Państwu bardzo polecam ze względu na treść, jak i bardzo ładne wydanie tej książki. Panie doktorze, jak na studiach uczy się studenta historii, to w jaki sposób traktuje się fotografię jako źródło? Po macoszemu. A co to oznacza? Dopełnienie do tekstu? Czy tylko, nie wiem, dokument, który jest z jakiegoś archiwum, z pieczątkami, podpisami, ma jakieś znaczenie, a fotografia... Ja nie miałem nigdy zajęć z fotografiami jako z dokumentem. Nie wiem, jak jest teraz na studiach, ale raczej stawię się na słowo pisane i dokument źródłowy to jest dokument napisany. Nawet jeżeli zwraca się uwagę na jego wygląd, na pieczątki, na papier, bo też można wtedy poznać, czy to jest dokument oryginalny, czy na przykład kopia, czy falsyfikat, to na zdjęcia rzeczywiście w mniejszym stopniu zwraca się uwagę, no chyba, że ktoś jest historykiem sztuki. No dobrze, to nie bał się pan zarzutu, bo ja uważam, że to jest druga bardzo udana próba, bo książki pana dyrektora już w tej chwili Adama Pleckaczyńskiego Czas Bestii opowiadania o historii. Uważam, że to jest bardzo dobry koncept, bo pan opowiada o człowieku przez obraz, ale też przez epokę, przez historię, przez bardzo konkretne wydarzenia. Nie bał się pan zarzutu na przykład kolegów, którzy powiedzą, Artur, no co ty się zająłeś układaniem albumów?
Nie pomyślałem nawet o tym. Trudno, no. Będą mi takie zarzuty. Nie, to wbrew pozorom wcale nie jest łatwa praca ułożenie albumu i opisanie go, nawet jeżeli ten album wydawał się być gotowy, bo przecież to było zwarte dzieło od okładki do okładki. Wszystkie zdjęcia opisane, ułożone w jakiejś kolejności. Okazało się, że trzeba ją zmienić, bo te zdjęcia nawet chronologicznie nie były ułożone. Wydawały się ułożone w ten sposób, żeby zapełniły po prostu te karty albumu, żeby ładnie się zdjęcia wkleiły. Więc to nie okazało się takie proste i takie szybkie, jak na początku myśleliśmy. A jak pan, jeszcze raz wracając do tych początków, jak dostał pan ten album od rodziny, tą kolejną, to znaczy nie, no, tą kolekcję zdjęć, jak pan sam powiedział, co zresztą widać, jakoś w sposób pieczołowity, czasami błędny, ale opisaną, ułożoną, podpisaną, to czym na przykład nasze pokolenie, czy pokolenie żyjące w latach 2000 i po 2000 różnimy się od pokolenia, dla których zakorzenienie w historii jest tak silne, że przechowuje się zdjęcia nie tylko jako pamiątkę rodzinną, tylko jako opowieść o pewnej historii, która się stała, jest opowieścią w ogóle całości nas jako wspólnoty, państwa, narodu. No my robimy tysiące zdjęć, codziennie pewnie robimy dziesiątki. No i siłą rzeczy nie przywiązujemy do nich takiej wagi. Nie bylibyśmy chyba w stanie opowiedzieć dłuższej historii na temat jednego zdjęcia, które znajdziemy tam... Do imprezy sylwestrowej, na przykład. Sprzed roku nawet byśmy... A natomiast mogę się założyć, że pan profesor, gdyby mu po iluś tam latach wyciągnąć ten album i pokazać, które jest zdjęcie, i zacząłby opowiadać całą historię, jak to się stało, skąd wziął to zdjęcie, od kogo, przypominać sobie nazwiska tych ludzi. Także dla nich ten obraz to był taki guziczek do jakiejś szufladki wspomnień. I myślę, że tego już teraz nie ma, bo nawet nie wywołujemy już tych zdjęć. Wszystko już jest w postaci cyfrowej. Myślę, że obraz zaczął nas przytłaczać i chyba musimy poszukać dla własnych wspomnień innego rodzaju wywoływania tych wspomnień. O, to ciekawa refleksja po przygotowaniu takiej książki. To znaczy, co pan ma na myśli? Myślę, że dzisiaj byłoby ciężko ułożyć taki album z tych tysięcy zdjęć, które mamy. Dlatego teraz ukazują się albumy, na przykład przełomowe zdjęcia z historii. Jest jedno zdjęcie, które opisuje na przykład cały 89 rok, który ma symbolizować, albo na przykład stan wojenny, symboliczne zdjęcie czołgu przed kinem. I napisem Nos Generałów. No myślę, że w ten sposób opowiadania historii, że będziemy próbowali tworzyć jakieś ikoniczne obrazy. No bo inaczej to sobie nie wyobrażam albumu historii jakiejś rodziny, dosyć na przykład zasłużonej w XXI wieku, ale przy takim tysiącu zdjęć, które wybrać? Bardzo ciekawa refleksja, proszę państwa, na koniec naszej rozmowy. Doktor Artur Kuprinis, współautor wstępu opracowania wraz z Sebastianem Pilarskim, był z nami. Polecam państwu książkę też ze względu jako na, przepraszam, powiem brzydko językiem, trochę jak domokrążca i handlarz marketingowo, jako produkt, bo to jest naprawdę niesamowicie książka skonstruowana i tutaj trochę ujawnił nam pan doktor, w jaki sposób to wszystko układał, ale historia człowieka, historia kraju, historia pewnej formacji, wszystko państwo znajdziecie w tej książce, zresztą zaprojektowanej też jak album i naprawdę się super przygląda. I to jeszcze jedna duża, ogromna niespodzianka. Taka książka w komercyjnym wydawnictwie,
Proszę Państwa, to 100 by kosztowała najmniej, a Państwo możecie tą książkę nabyć za 39 zł. Więc zapraszam do księgarni stacjonarnych i odsyłam do strony ipn.gov.pl. Jak Państwo jakikolwiek z tych słów piszą, książka Państwu się pojawi w wyszukiwarce i ją namierzycie. Warto kupić, warto przeczytać, warto przejrzeć, warto przemyśleć właśnie, jak my siebie widzimy, jak opowiadamy swoją historię, też jak bardzo się zmieniliśmy fizycznie na przestrzeni ponad 100 lat. Bardzo dziękuję Panie Doktorze za rozmowę. To ja bardzo dziękuję.